Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. 1 września 1939 roku. Tego dnia zmienia się świat. Te słowa wypowiedział wielki Polak Ignacy Jan Paderewski, kiedy polscy patrioci zgromadzeni we Francji podjęli decyzję, by kontynuować walkę. Nie zginie Polska, nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Przynieść. Rzucę okiem, bo nigdy wcześniej nie widziałam, a wydaje się naprawdę ciekawa. Polecam zajrzeć na stronę 44. Jest to, historia. Co tam znajdę? Jest historia naszej szkoły w czasie II wojny światowej. 40 ile? 4. A, czyli to. To zobaczmy, co tutaj było o naszej szkole. W Jarosławiu istniała szkoła przemysłowa, która powstała w 1911 roku jako szkoła rzemiosł budowlanych. Przez lata placówka, zmieniając nazwy i strukturę nauczania, trwa do dziś ze swym patronem Kazimierzem Wielkim, który 28 czerwca 1361 roku był w tym mieście, przyczyniając się do nadawania praw miejskich w tym regionie. Czasy jego panowania określa się hasłem „Zastał kraj drewniany, a zostawił murowany”. Nie dziwi więc wybór jego osoby na patrona szkoły budowlanej. Po licznych przekształceniach, reformach w czasach przed- i powojennych, do dziś szkoła ta naucza w kierunkach budowlanych o różnych specjalnościach, z ogólnokształcącymi kierunkami włącznie. Oho, dzwony! Pora się zwijać. Tematem naszej dzisiejszej lekcji jest okupacja na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, a szczególnie historia Jarosławia i losy uczniów jarosławskiej budowlanki, którzy byli pierwszymi więźniami Kala Auschwitz, wywiezionymi 14 czerwca 1940 roku w pierwszym transportem z Tarnowa. O losach Jarosławia w czasie II wojny światowej i uczniów naszej szkoły opowie nam autor książki o pierwszym transporcie więźniów z Jarosławia Jeradymna do Kala Auschwitz, pan Jerzy Czechowicz, który jest dzisiaj naszym gościem. Najbardziej tragicznym dniem dla miasta Jarosławia okazał się dzień 10 września 1939 roku, bowiem
właśnie w tym dniu do miasta Jarosławia wkroczyły pierwsze oddziały niemieckie. Zaczął się w mieście już ten okres okupacji, który trwał 1785 dni. Choć wojska niemieckie wkroczyły 10 września, to pierwsze bomby spadły na Jarosław 3 września. Od rana 10 września słychać było dudnienie silników niemieckich pojazdów nadciągających z lewego brzegu Sanu. W tym miejscu, gdzie w chwili obecnej znajduje się przedszkole, mieścił się dom państwa Szczygłów. Dom został zniszczony i zginęło niestety 8 osób. I to były jedne z pierwszych ofiar okupacji niemieckiej w Jarosławiu. Celem głównym bombardowania lotnictwa niemieckiego była stacja kolejowa i sąsiadujące ze stacją koszary 24 Pułku Artylerii Lekkiej, bowiem były to obiekty strategiczne, zwłaszcza stacja. Chodziło o sparaliżowanie ruchów, pociągów, transportów z Wojskiem Polskim. Koszary w miarę nie zostały zniszczone, bowiem, jak wiemy, stacjonowało tutaj wojsko niemieckie w 1941 roku, ćwicząc, przygotowując się do ofensywy na Związek Radziecki w 1941 roku. Już następnego dnia zostało rozstrzelanych 6 osób, które ukryły się w zabudowaniach rzeźni nad Sanem, oraz 3 jeńców, żołnierzy Wojska Polskiego. Kiedy z koszar wyszły ostatnie oddziały, te opustoszały. Wówczas ukazało się prawdziwe oblicze wojny. Magazyny wojskowe 39. Pułku Piechoty zostały otworzone, splądrowane, a nawet częściowo spalone. Wspomina świadek tych wydarzeń Danuta Ratajczak. Ludzie łamali resztki ogrodzenia, wybijali szyby, tratowali się wzajemnie i złorzeczyli, taszcząc co się dało bez zastanowienia, do czego to się może przydać. Przyjeżdżały też furmanki z dalszych stron i odjeżdżały tak załadowane wszelkim dobrem, bo nawet masek gazowych nie zostawiono, że część rzeczy gubiły po drodze, gdy przyszło uciekać przed nalotem albo poniosły spłoszone konie. Do szpitala przywożono ludzi, którzy nie bacząc na niebezpieczeństwo rabowali unieruchomione na torach pociągi i ulegali różnym wypadkom. Tuż po zajęciu Jarosławia zaczęły się terror i represje. W mieście pojawiło się coraz więcej plakatów informujących o rozporządzeniach, prawach i rozkazach obowiązujących od tego okresu. Niszczono polskie symbole narodowe, zrzucano i bezczeszczono flagi państwowe, a w ich miejsce wieszano nazistowskie symbole. Po zajęciu Jarosławia przez Niemców władzę w mieście na początku sprawowało wojsko. Tak zwana tymczasowa komenda wojskowa, Ortskommando, obrała sobie za siedzibę reprezentacyjny gmach dawnego Banku Rolniczego na rogu dzisiejszej ulicy Jana Pawła i Kraszewskiego. Jeszcze przez cały wrzesień 1939 urzędował polski magistrat w ratuszu z burmistrzem Stanisławem Kastnerem. Jarosław ze względu na posiadanie dużego garnizonu stał się wojskową bazą etapową między Rzeszą Niemiecką a Frontem Wschodnim. Tajna policja niemiecka, Gestapo, zajęła kamienicę Turchheimów przy ulicy Słowackiego 2. Dzisiaj jest to siedziba Urzędu Pracy. Władzę w mieście i w powiecie objęły osoby cywilne. W
kamienicy przy ulicy Kraszewskiego 4 umieszczono Straż Graniczną, a jej funkcjonariusze mieszkali w willi przy ulicy Tarnowskiego 23. W dotychczasowych budynkach pozostawiono Sąd Grodzki wraz z aresztem i pocztę, która otrzymała nazwę Deutsche Post Osten. Opactwo benedyktynek pełniło funkcję więzienia, obozu przejściowego i miejsca straceń dla Polaków i Żydów. Przez całą wojnę pracował szpital powszechny przy ulicy 3 Maja, którym kierował dr Jan Zasowski. Szpital niemiecki dla rannych i chorych żołnierzy Wehrmachtu urządzono w gimnazjum przy ulicy 3 Maja. W miarę klęsk na froncie zamieniano na szpitale szkoły i klasztory. Szpital dla Niemców funkcjonował u niepokalanek i reformatów. W klasztorze dominikanów był magazyn żywności. Kościół Ducha Świętego był kościołem protestanckim. W czasie okupacji działało szkolnictwo podstawowe polskie, z wyjątkiem szkół Mickiewicza i Królowej Jadwigi. W tej ostatniej była szkoła niemiecka. Przerzucono uczniów do szkoły Mickiewicza przy ulicy Kraszewskiego, gdzie chodziłem do szkoły polsko-ukraińskiej. Tam były zajęcia zarówno dla młodzieży ukraińskiej, a przede wszystkim większość stanowiły dzieci polskie. W klasie, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, wisiały nawet portrety Hitlera. Ze szkół średnich zgodę na działalność otrzymały dwie szkoły zawodowe polskie, handlowa i budowlana, we własnych budynkach. Ośmioklasowe gimnazjum ukraińskie umieszczono w dawnym gimnazjum realnym przy ulicy Ducha Świętego. Ukraińska szkoła handlowa i zawodowa szkoła kupiecka działała w kamienicy przy ulicy Wąskiej 1, a ukraińska szkoła gospodarstwa domowego w gmachu przy ulicy 3 Maja 34. Ukraińcy mieli korzystniejsze kartki żywnościowe i Konsum przy ulicy Sienkiewicza 3. Dom żołnierza przy ulicy Słowackiego, dzisiejsze kino Westerplatte, zamieniono na dom niemiecki, a wyświetlane w nim filmy były dostępne dla Niemców i Ukraińców. Kasyno garnizonowe przy ulicy Grunwaldzkiej służyło żołnierzom niemieckim. Działała w nim restauracja prowadzona przez Niemca. Stadion Sokoła przy ulicy Słowackiego zamieniono czasowo na tymczasowy obóz dla jeńców wojennych. Cmentarz dla żołnierzy Wehrmachtu urządzono przy ulicy Bandurskiego w miejscu dzisiejszego stadionu JKS-u. 2 października wprowadzono na okupowanych terenach nowy podział administracyjny. Utworzono nowy powiat jarosławski, znacznie szerszy niż przed wojną, który został podporządkowany dystryktowi krakowskiemu w generalnej guberni. Nowy powiat jarosławski obejmował część dawnego powiatu przemyskiego, powiaty przeworski, łańcucki, leżajski i niżański. W listopadzie 1939 roku zaczęły działać pierwsze organizacje konspiracyjne, takie jak Służba Zwycięstwu Polski i Orzeł Biały. W tym budynku przy ulicy Świętego Ducha na parterze mieściła się tajna organizacja niepodległościowa, którą założył Jan Rogacki. Skupił wokół siebie młodzież szkolną i innych patriotów. W czasie zajęć terrorystycznych na parterze okno było zasłaniane szafą, natomiast od tylnej części, od zaplecza, okno było otwarte, bowiem w razie wpadki czy zdrady mogli ta młodzież skupiona właśnie w tej organizacji mogła uciec w ogrody czy w zabudowania. W największym takim punkcie kulminacyjnym Rogacki skupił wokół siebie od 50 do 60 uczniów. To już była duża organizacja i niebezpieczna działalność, bowiem stwarzało to możliwość dekonspiracji. Ciężkie życie codzienne pod okupacją niemiecką nie złamało ducha patriotyzmu wśród Jarosławian. Do działań patriotycznych garnęła się zwłaszcza miejscowa młodzież. Okazje ku temu stwarzały zawiązujące się na terenie miasta organizacje konspiracyjne o dążeniach niepodległościowych. Wprawdzie nie były to jeszcze działania bojowe mogące przyczynić się do rychłego wyzwolenia, jednak w tych ciężkich i chwilami beznadziejnych czasach przynosiły nadzieję na lepsze jutro. Wiesław Kielar tak wspomina Jana Rogackiego.
Doktor uchodził za dobrego organizatora, człowieka sprytnego, umiejącego w trudnej okupacyjnej rzeczywistości utrzymać dobre stosunki z władzami niemieckimi, które o dziwo szły mu jak najbardziej na rękę. Otrzymawszy od Niemców zezwolenie na utworzenie lecznicy, zatrudnił m.in. lekarzy wojskowych, byłych jeńców, jak i personel pomocniczy, głównie młodzież spod chorążówki. Stanisław Hedorowicz i Kazimierz Ortyl byli jego zaufanymi współpracownikami. Po tym z lecznicą związali się Adam Łopuch, Kazimierz Superson, Bronek Lewicki, Julian Kiwała. Doktor postarał się, aby pracownicy lecznicy mogli poruszać się po mieście także po godzinie policyjnej. Gestapo wydało im specjalne przepustki opatrzone niemieckim orzełkiem, tak zwaną gapą. Sekretem poliszynela było, że pod szyldem lecznicy kryła się świeżo utworzona tajna organizacja. Jesteśmy tutaj i musimy roznosić ulotki po tych bocznych ulicach, aby nas Niemcy nie przyłapali przypadkiem. Jutro o 8:00 każdy musi się tutaj zgromadzić, bez wyjątku. Musicie im przekazać. Pokażę wam coś. Dostałem od dziadka. Działa czy nie działa? Działa, pokażę wam. Innym stowarzyszeniem konspiracyjnym działającym na terenie Jarosławia była tajna wojskowa placówka organizacji o nazwie Orzeł Biały, która swoje dowództwo miała w Krakowie. Do tej grupy należał także urodzony w Jarosławiu podpułkownik Ludwik Muzyczka, późniejszy generał brygady. Jarosławska piątka konspiracyjna zorganizowana i dowodzona była przez podporucznika rezerwy Wojska Polskiego Bronisława Lewickiego, który powrócił z niewoli do Jarosławia w końcu października 1939 roku. Zastępcą dowódcy został jego sąsiad, wspomniany wcześniej Kazimierz Tokarz, który po ucieczce na wschód w pierwszych dniach wojny, po 2 tygodniach, powrócił do Jarosławia. Tak pisze w swojej książce. Pierwsze działania konspiracyjne ograniczały się zazwyczaj do potajemnych spotkań w jedynym czynnym w tym czasie kościele na terenie miasta, którym była jarosławska fara. Podczas tych spotkań przekazywano sobie wzajemnie zasłyszane nielegalnie komunikaty radiowe nadawane z Paryża. Pocieszające informacje dodawały otuchy, że Polska żyje i ciągle walczy. Rok 1940 odkrył całą wojenną grozę okupacji miasta. Już w styczniu rozeszła się wiadomość, że po domach i kościołach będą przeprowadzane rewizje, a wszelkie złote i srebrne przedmioty oraz dzieła sztuki będą rekwirowane. Panie dyrektorze! Co tam, panie Radku? Co się znowu stało? Niemcy tu idą! Chodzą po całym mieście, wszędzie zaglądają i zabierają, co im pasuje! Na rozkaz władzy okupacyjnych ma pan przygotować transport archiwów akt dawnych miasta Jarosławia. Zabieramy najstarsze dokumenty do Rzeszy. Tam będą bezpieczni przed bolszewikami. Akurat Herr Direktor, pan jest rozsądny człowiek. Historyk. Pan wie, że Rzesza będzie wieczna, a Polski nigdy nie będzie. Właśnie dlatego, że jestem historykiem, wiem, że będzie dokładnie na odwrót. Koniec dyskusji. Spakować, zabezpieczyć, przygotować do wysyłki. Jutro! Nie pozwolę, żeby moje miasto Jarosław utraciło swoją historię. Pod koniec marca 1940 roku do Jarosławia z Krakowa wraca Franz Schmidt, znajomy i kolega wielu młodych Jarosławian, Franciszek Schmidt. Kim był kolega Franek? Nazwisko to do dziś jeszcze budzi grozę wśród najstarszych mieszkańców Jarosławia i całej okolicy, po Przeworsk, Łańcut, Leżajsk i Radymno. Spośród wielu funkcjonariuszy placówki hitlerowskiej Policji Bezpieczeństwa w Jarosławiu w okresie okupacji, człowiek ten popełnił najwięcej zbrodni, ma na sumieniu najwięcej ofiar. Pacyfikacje, egzekucje, indywidualne zabójstwa, tortury i bicie. Franz Schmidt urodził się 3 czerwca 1909 roku w Zlabings na południu Moraw. Jego rodzice to Maria Bartosz i Franciszek Schmidt. Pochodzili z rodziny tkackiej. Jego dziadek Antoni Schmidt był z zawodu tkaczem.
Rodzina Schmidtów mieszkała w Jarosławiu od 1910 roku. Rodzice Franka pracowali w pierwszej małopolskiej mechanicznej fabryce wstążek jedwabnych Salik i Reifer przy ulicy Poniatowskiego 23, założonej 2 lata wcześniej. Ojciec jako werkmistrz, a następnie kierownik tkalni. W tym budynku mieściła się pierwsza małopolska zmechanizowana fabryka wstążek jedwabnych, w której pracował właśnie Franciszek Schmidt w zawodzie tkacz, bowiem w tym zawodzie miał papiery mistrzowskie. Na początku II wojny Franz został aresztowany, bowiem podejrzewano, że był agentem tzw. Piątej Kolumny, czyli grupy dywersantów rekrutowanych spośród nacjonalistycznych środowisk w obrębie mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji i Polsce. Po wkroczeniu Niemców do miasta został uwolniony. W 1940 roku podjął pracę w tajnej policji państwowej w Krakowie jako tłumacz. Na służbowe miejsce pobytu wyznaczono mu Jarosław, gdzie przebywał do roku 1944 aż do przeniesienia. W niedługim czasie został zastępcą szefa jarosławskiego gestapo w stopniu porucznika. Brat Franca był wschód z policji zajmującej się mordowaniem i zagładą Żydów. Kiedy Niemcy zawładnęli Jarosławiem, no to Schmidt jako jeden z pierwszych albo pierwszy znalazł się wśród tych, którzy tworzyli posterunek gestapo w Jarosławiu. Jak tutaj szalał pan Schmidt i ta cała banda, no to było okropne. I mnie kilka razy spotkała taka sytuacja, że musiałam uciekać, chować się, bo była łapanka na Grodzkiej. On jak szedł, to już siał przerażenie na ulicach, bo wiadomo było, że to jest człowiek, który żyje śmiercią Polaków. On znał doskonale ludzi, znał tych, którzy kierowali życiem politycznym i oddał nieocenione usługi, a poza tym był straszną bestią, nieludzką bestią. Ale to był człowiek bez ludzkich uczuć i on chciał koniecznie, w cudzysłowie powiem, upolować porucznika wówczas Władysława Kobę. W tym domu przy ulicy Kasprowicza 1A mieszkał Schmidt wraz ze swoją rodziną i budynek ten rozpoczął budować po powrocie z Berlina, jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, bowiem w Berlinie przebywał przez pół roku na szkoleniu, na ćwiczeniach przygotowujących go do tej zbrodniczej funkcji, jaką miał pełnić w czasie okupacji. I tutaj jego sąsiedzi byli zaskoczeni, że Schmidt w stosunku do nich był bardzo grzeczny, uprzejmy, spokojny, a nawet jednemu z sąsiadów oznajmił, by przechowywany przez niego motocykl rozebrał na części i gdzieś przechował poza miastem. Na parterze domu mieszkał Tadeusz Bojarski, syn właściciela restauracji, która przed wojną mieściła się w rynku. Na piętrze mieszkała rodzina Schmidta. W mieszkaniu przechowywał mundur SS jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Przy ulicy Kasprowicza, czyli przy tej samej ulicy, gdzie mieszkał największy kat i zbrodniarz Jarosławia Franciszek Schmidt, znajdowała się prywatna klinika chirurgiczna profesora Stanisława Byliny, którego losy tutaj rzuciły z Poznania. Zachciało się gówniarzom patriotyzmu. Musimy zlikwidować te polskie świnie. Pisz! Wojciech Bielecki. Mieczysław Ciepły. Stanisław Pudali. Und Stanisław Ryniak. Gut.
Nasilające się aresztowania miejscowej ludności spowodowały, że więzienie funkcjonujące w budynku ówczesnego Sądu Grodzkiego w krótkim czasie zostało przepełnione. Część więźniów umieszczono więc w budynku gestapo przy ulicy Słowackiego. Pożywienie dla zatrzymanych gotowały siostry służebniczki z ówczesnego domu sierot. Stamtąd więźniowie eskortowani przez straż przenosili kotły wraz z ich zawartością do więzienia. Racje żywnościowe były bardzo skąpe, toteż zdarzało się, że dla poprawienia jakości i sytości jadła do wspólnych kotłów przygotowywanych w domu sierot prywatne osoby dodawały ugotowane przez siebie potrawy. Maja 1940 roku w czasie pierwszej lekcji w tej sali odbywał się wykład z historii architektury, który prowadził ówczesny dyrektor szkoły Tadeusz Broniewski. Wspaniały pedagog i wybitny architekt. Osoba niezwykle zasłużona dla miasta Jarosławia. Autor pierwszego polskiego podręcznika historii architektury, wychowawca wielu pokoleń architektów. Tadeusz Broniewski sprawował funkcję dyrektora szkoły w latach 1931-1944. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu, a zaraz po wyzwoleniu przez krótki okres sprawował funkcję wiceburmistrza, a od 1931 do 10 sierpnia 1942 roku był radnym miasta Jarosławia. W czasie lekcji szkolnej pod budynek Państwowej Szkoły Budownictwa przy ulicy Poniatowskiego w Jarosławiu niespodziewanie zajechały dwa samochody ciężarowe, po czym wyskakujący z nich funkcjonariusze gestapo i niemieckiej żandarmerii wojskowej wtargnęli do budynku. Wietrząc grożące niebezpieczeństwo, wielu uczniów dla uniknięcia aresztowania wyskoczyło przez okna na zakrzywione podwórze. Inni opuszczali się w dół po rurach spustowych i kryli w pobliskich ogrodach oraz domach. Większość z nich, obawiając się aresztowania, do miejsc zamieszkania powróciło dopiero po kilku dniach. U mnie w domu mama już opatrywała Edka Szula, którzy mieli już poździerane te ręce, skrwawe takie. I kto mógł, to biegł przez tory w kierunku lasu Kidełowickiego. Tam się kryli.
Stanisław Fudali urodził się w 1922 roku w Jarosławiu. W 1938 roku ukończył miejscowe 4-letnie gimnazjum, rozpoczynając w tym samym roku naukę w 3-letnim liceum budowlanym. Po wybuchu II wojny światowej przyłączył się do patriotycznych działań jednej z grup konspiracyjnych. 6 maja 1940 roku zaczynał lekcję o godzinie 8.45, lecz na nią nie zdążył. Był spóźniony. Mimo ostrzeżeń przechodniów i groźnej sytuacji, jaką zauważył przed szkołą, wszedł do budynku szkolnego. Gestapowiec od razu skierował go do sali numer 4, na parterze, gdzie była już zgrupowana cała młodzież szkolna. Stanisław Fudali! O, sehr gut! Bitte! Dzisiaj lekcji już nie będzie. Jesteście aresztowani! Tych, którym nie udało się zbiec, zgromadzono w jednej sali na parterze, po czym pod zbrojną eskortą załadowano na samochody i wywieziono do budynku Sądu Grodzkiego. Więzienie zapełniło się młodymi ludźmi, którym nie wolno było kontaktować się z rodzinami. Jedynie przez wielu ryzykujących strażników więziennych można było dyskretnie dostarczyć aresztowanym ciepłą odzież, żywność i najnowsze wiadomości od rodzin. W wyniku prowadzonych w ten sposób przesłuchań trzech uczniów Stanisława Ryniaka, Mieczysława Ciepłego i Wojciecha Bieleckiego aresztowano. Pozostali zostali nieoczekiwanie wypuszczeni na wolność. Nie można wykluczyć, że Schmidt liczył na to, iż przerażeni uczniowie zaczną popełniać błędy i doprowadzą gestapo do innych konspiratorów. Na tym jednak się nie skończyło, gdyż jeszcze w tym samym i następnym dniu dokonano dalszych zatrzymań, przeważnie wśród uczniów szkół średnich. Znajdujemy się przed budynkiem byłego Sądu Grodzkiego, który podczas okupacji był przy ulicy Dietzius-Strasse, obecnie przy ulicy Jana Pawła II. Mieściło się tutaj więzienie dla osób z okręgu sądu właśnie Grodzkiego z Jarosławia, a w późnym okresie z Sieniawy. Byli tutaj osadzeni więźniowie o wyrokach krótkoterminowych. W czasie okupacji Niemcy tutaj przetrzymywali więźniów polskich patriotów, a przede wszystkim uczniów, młodzież szkolną, między innymi ze szkoły budowlanej, jak i innych szkół. W czasie okupacji ulica nazywała się Bahnhofstrasse, a obecnie ulica Słowackiego. I właśnie w tym budynku, tak jak głosi napis na tablicy, w czasie okupacji mieściła się siedziba gestapo. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Jarosławia w budynku mieściło się NKWD i wojskowy kontrwywiad, a natomiast przed wojną budynek był własnością rodziny Turnheimów. I tutaj właśnie w celach więziennych torturował i przesłuchiwał więźniów kat Jarosławia Franciszek Schmidt.
średnio mieściło się w poszczególnych celach od 6 do 7 właśnie przetrzymywanych. Zaczęły się brutalne przesłuchania i rewizje. Przodował w tym zwłaszcza Franciszek Schmidt, którego niektórzy aresztowani znali osobiście. Epizod taki wspomina żona Kazimierza Tokarza. On miał 19 lat. Jak jego już aresztowali, przyszedł do domu kolega szkolny, kolega, z którym zdawał matury. I przyszedł go do domu aresztować od razu w kajdanki i już. I mój mąż mówi... Ja odezwałem się do gestapowca po polsku wprost. Panie Franku, a w niego jakby piorun strzelił, dosłownie zaryczał: Ich bin kein Franek, ich bin Franz. Przyskoczył do mnie i dał mi kilka ciosów w twarz i kilka kopniaków. Oblała mnie krew. Za chwilę na skutek zadawanych mi razów leżałem na podłodze. Po jakimś czasie Schmidt ochłonął ze złości i kazał zawołać klucznika Skórkę, aby zabrał mnie do celi. Powieszono mnie za ręce na haku wbitym w futrynę drzwi. Schmidt bił mnie na hają. Traciłem przytomność. Kazał mnie oblewać wodą i bił dalej. Schmidt zawsze nosił przy sobie dwa pistolety. Jeden długi na pasie, drugi mały w kieszeni spodni. Bił bykowcem, łamał na przesłuchiwanych karabiny. Mój towarzysz z celi powiesił się przy mnie, bojąc się dalszych przesłuchań. Schmidt wieszał mnie 30 cm nad podłogą, bił pałkami z tarniny, zakładał maskę gazową i odkręcał pochłaniacz. Dusił. W czasie jednego z przesłuchań zabił więźnia nogą od stołu. Widziałem, jak Schmidt zastrzelił Żyda. Nieszczęśnik, walcząc o życie, zasłaniał się drzwiami wyrwanymi z framugi szkolnej ubikacji. Schmidt strzelał przez drzwi. Bił mnie na przesłuchaniach, aż noga od stołka wlazła w plecy. Do dziś mam tam dziurę wielkości pięści. Widziałem, jak bił kobietę. Listonosz, przypadkowo obecny, nie mógł na to patrzeć, zemdlał. Schmidt zbił listonosza harapem tylko za to, że nie mógł patrzeć na krew. SS-mani nieraz zakopywali jeszcze żywych ludzi. Sam słyszałem na cmentarzu jęk ofiar. Bałem się im pomóc. Pracowałem wtedy jako grabarz. Jeździłem tak zwaną trupiarką. Matkę Urbana Schmidt zastrzelił tylko dlatego, że nie chciała iść do domu i płakała za aresztowanym synem. Zborowski klęczał całą noc na posadzce na rozkaz Schmidta. Do mnie powiedział kiedyś na ulicy: Brzęda, ja twego stryjka przytyknąłem. Co znaczyło, że zabił. Uważaj na siebie. Dodał i do końca okupacji schodziłem mu z drogi. Ukrywałem się. To, co nam ofiarowało gestapo, to znaczy bicie, katowanie, wieszanie. No niektóre po zeznaniach takich, niektórzy, bo przecież chłopcy też byli aresztowani, byli też harcerzami, którzy pracowali konspiracyjnie. Powieszono do góry nogami i bito w kroczy, po ciele w kroczy, tak jak wisiała, no rozkraczono, powiedzmy, to, co to jest obraz taki, także bolesny, także było. I poza tym była tylko ciągle jedna myśl, żebym ja czegoś nie powiedziała. Tutaj właśnie w dniu 8 maja 1940 roku zostali tutaj z tego więzienia wyprowadzeni więźniowie w liczbie 24, których załadowano na samochody w biegu, w szykanach, w krzykach i wywieziono ich w kierunku Tarnowa. Ledwie zakończono aresztowania, a już 7 maja 1940 roku ulicę w sąsiedztwie budynku sądu obstawiono żandarmerią, po czym przed jego bramę podstawiono auta ciężarowe, do których w scenerii brutalnego bicia kolbami i głośnych krzyków wtłoczono aresztowanych. Tak wspomina Kazimierz Tokarz. Ulica Diciusa została podzielona na dwie części. Na wysokości poczty ustawiono zasieki z drutów kolczastych, za którymi czuwały posterunki żandarmerii z ciężkimi karabinami maszynowymi, a po drugiej stronie ulicy na wysokości starostwa również zasieki i karabiny maszynowe. Edziu, napisz list do nas, Edziu! Boże, Edziu! Nie, nie! Napisz!
dzieci! Oprawcy, bandyci! Będziesz co? Ojciec rodziny, dziecko moje kochane! Wróć do nas! Historia budowy Tarnowskiego więzienia przy ulicy Konarskiego rozpoczęła się w 1913 roku, jeszcze za panowania zaborcy austriackiego. Był to sądowo-prokuratorski kompleks więzienny. W momencie wybuchu II wojny światowej władze więzienia ogłosiły amnestię powszechną. Mniej groźni więźniowie zostali wypuszczeni, a więźniowie polityczni, których uważano za niebezpiecznych, pozostali. Część z nich przetransportowano do Tarnopola, pozostali opuścili więzienie wraz ze strażnikami 6 września. W momencie wkroczenia Niemców 9 września budynek był opustoszały. To tutaj kierowano więźniów, których następnie transportowano do Auschwitz. Od grudnia 1941 roku zarząd więzienia był w rękach Gestapo. Później naczelnikiem został członek NSDAP Mikołaj Ginter. Wówczas więzienie należało do niemieckich władz cywilnych. Ówczesny dyrektor więzienia Jacek Matrejek tak wspomina czasy okupacji. Więźniowie otrzymywali głodowe racje żywnościowe. Kawa z żołędzi, 3 deka czarnego chleba do posiłku. Ten posiłek był zwany, znaczy ten chleb był zwany przez więźniów czy więźniarki obcasikiem. 0,5 litra zupy. Jedynym źródłem wody do picia, załatwiania potrzeb fizjologicznych czy mycia naczyń była muszla klozetowa. Więźniowie osadzeni byli w celach, w których panowało przeludnienie w 5-krotnej skali. Oprócz głodu doskwierał im także brak miejsca do spania czy tragiczne warunki sanitarne. Nierzadko stosowano kary dyscyplinarne, takie jak na przykład zamknięcie więzienia w ciemnicy na około 3 tygodnie. Po oddaniu w kancelarii rzeczy wartościowych, o ile kto jeszcze miał przy sobie, zaprowadzono nas do magazynu więziennego, w którym musieliśmy wszystko oddać, co nie wolno mieć w celi. Potem umieścili nas w celi przejściowej na 3-tygodniową kwarantannę. Podzielono nas na grupy i zaprowadzono do pomieszczeń, w których mieliśmy spać. Znalazłem się w sali na pierwszym piętrze, której okna wychodziły na budki strażnicze. Spaliśmy na wiórach zmieszanych z odpadami drewnianymi. Znalazłem miejsce obok Bogusława Wnętrzaka, Ceśka Marcinki, Mietka Nuckowskiego, Leona Sawki i Ignacego Płachty, kolegów z Radymna. Mimo ciężkich przeżyć pierwszego dnia i okropnego zmęczenia, nerwy moje były tak rozstrojone, że nie mogłem zasnąć. A ponadto w okna naszej celi świeciły ostrym światłem reflektory z budek strażniczych. Więzienie w Tarnowie było w czasie okupacji miejscem etapowym, przejściowym, gdzie tutaj przez pewien okres czasu przetrzymywano więźniów, następnie byli rozsyłani do innych obozów koncentracyjnych, obozów pracy i innych też miejsc. Do tego miejsca przybyła grupa w liczbie około 30 więźniów i wśród właśnie tych pierwszych więźniów byli Stanisław Ryniak, Mieczysław Ciepły i Wojciech Bielecki. W celach przebywali jednoosobowych, ale w rzeczywistości było tutaj 4 więźniów. W celach na przykład 18-osobowych było aż 8 z Jarosławia. Były też cele wielopowierzchniowe i wieloosobowe. Przykładowo w jednej celi mieściło się aż 40. My dokładnie nie znamy rozkładu cel i w których właśnie byli rozmieszczani więźniowie z Jarosławia, ale co się dało ustalić, to w takiej mniej więcej wielkości powierzchniowo celi przybywał na przykład Adam Becker, Tadeusz Szwed, Wiesław Kielar i Roman Trojanowski. Inni w pozostałych.
I właśnie, a propos Stanisława Reniaka, jak się później okazało, pierwszego numeru więźnia politycznego Polaka, już w Auschwitz, to przetrzymywano prawdopodobnie w 40-osobowej celi. W więzieniu tarnowskim pozbawieni byliśmy możliwości pisania listów, skazani na głód, fatalne warunki higieniczno-sanitarne, nękani niepewnością co do dalszego swego losu. Rygor więzienny był posunięty tak daleko, że nie wolno nam było zbliżać się do okien osłoniętych z zewnątrz skrzynkami z desek. W przypadku omijania tego zakazu do okien strzelali strażnicy ukraińscy pełniący wartę na wieżach strażniczych. Więźniowie nie mieli możliwości wychodzenia na zewnątrz, na tak zwane spacerniaki. A więc wykorzystywano to, co mogli. W postaci tej, że jak spali na silnikach słomianych, to wszystkie silniki składano pod jedną ścianą, wykorzystując w ten sposób właśnie wolne miejsce do spaceru. Kochani rodzice, dziękuję wam bardzo za przesyłkę i za wiadomość, która znajdowała się w przesyłce pana Bieleckiego. Te parę słów dało mi nadziei i otuchy, bo tutaj można we wszystko zwątpić. U mnie nic ciekawego nie zaszło. Codzienna monotonia, nic więcej. Jedynym urozmaiceniem są soboty. Kochani, robicie mi nadzieję. Może rzeczywiście coś uda się zrobić, bo o to gorąco proszę Boga. Gdybym jednak musiał gdzieś dalej jechać, to nie martwcie się, bo ja sobie dam w życiu radę i do was na pewno powrócę. Piszę tak do was na wszelką ewentualność, bo w obecnej mojej sytuacji nie wiem, co ze mną będzie i to najgorzej niszczy nerwy. Jestem zdrowy i specjalnie niczego mi nie brakuje. Brudną bieliznę odsyłam. Więźniów aresztowanych na początku maja dopiero 13 czerwca zaprowadzono po raz pierwszy do łaźni żydowskiej. W łaźni byli poddani kąpieli, a ubrania były parowane celem zniszczenia wszy i innych insektów. Trwało to przez cały dzień i noc. Pełni optymizmu ułożyli się do snu, spodziewając się wywózki do pracy w fabrykach niemieckich lub na roboty rolne. Pierwszy historyczny transport więźniów politycznych do koncentracjonslager Auschwitz. Głucho dudnią buty kolumny. Wydaje się, że miasto śpi, ale Tarnów czuwa. Za szybami, za firankami smutne twarze, ledwo widoczne ruchy rąk. Znaki pożegnania, pocieszenia, współczucia. W pewnym momencie rzucona niewidzialną ręką upadła wiązka czerwonych kwiatów, zdeptana wściekle butem idącego żandarma. Tak żegnał swoich więźniów poczciwy Tarnów. Cicho, tajemnie, serdecznie. Zostali poprowadzeni w kierunku stacji, załadowani do wagonów typu pulmany i już ten ostatni etap do obozu koncentracyjnego. Bo byli to więźniowie, niektórzy nawet nie mieli ukończonych 16 lat. Najstarszy był więzień z Jarosławia, Zdzisław Decowski, który miał 27 lat. A przeważnie byli to uczniowie 15, 16, 17 lat. W tym miejscu jest oryginalny bruk, w który została wkomponowana tablica pamiątkowa informująca, że właśnie tutaj pierwszy transport do Auschwitz po tym bruku szli polscy więźniowie polityczni, którzy właśnie stworzyli ten pierwszy transport w liczbie 728 więźniów. Kolumna maszerowała dalej. Zostali poprowadzeni ulicą Wałową i ulicą Krakowską do wiaduktu pod torami kolejowymi, za którym skręciła w prawo na rampę załadowczą w okolicach dzisiejszej ulicy Warsztatowej. Marsz trwał 2 godziny. Więźniowie nie mieli świadomości, w jakim kierunku pojadą. Okna pociągu były zadrutowane, szyby spryskane od zewnątrz wapnem. Przed każdym przedziałem stali żandarmi. W przedziałach mieszczących po 10 osób
Ostatni, których wprowadzono do wagonu, zmuszeni byli siedzieć pomiędzy siedzeniami. Był to specjalny pociąg osobowy o wagonach typu Pullman. Na dworcu kolejowym więźniów załadowano do podstawionego już wcześniej pociągu osobowego, składającego się z wagonów trzeciej klasy. Strażnicy z eskorty zajęli miejsca w korytarzach, skąd obserwowali więźniów ulokowanych w poszczególnych przedziałach. Pociąg rusza. Zgnębieni i smutni jedziemy dalej. Dokąd? To pytanie nurtuje wszystkich. Wiemy, że na zachód. W kierunku... W Krakowie dotarła do więźniów wiadomość o upadku Paryża. Byli świadkami radości SS-manów i żołnierzy Wehrmachtu. Słyszeli strzały na wiwat i okrzyki Paris ist genommen, Paris hat kapituliert. Przygnębieni tą wiadomością, niepewni swego losu, zmęczeni tłokiem i upałem, więźniowie z rezygnacją oczekiwali końca podróży. Po 6 godzinach jazdy w spiekocie i zaduchu upalnego dnia, bez kropli wody, więźniowie dotarli na miejsce swojego przeznaczenia. Pociąg powoli wtoczył się na bocznicę stacji, o nic wówczas nie mówiącej nikomu nazwie Auschwitz. Pociąg hamuje. Na peronie dostrzegam nazwę miejscowości Auschwitz. Lokomotywa kieruje wagony na jakiś boczny tor. Jedziemy po zardzewiałych szynach, bo koła wagonów zgrzytają i pociąg przesuwa się bardzo powoli. Wjechaliśmy na jakąś nieużywaną bocznicę kolejową. W końcu pociąg zatrzymał się, nastała przeraźliwa cisza. Wysiadającym z wagonów towarzyszył niezwykły harmider. Wrzaski i przekleństwa SS-manów mieszały się z groźnym poszczekiwaniem psów strażniczych i jękami bitych, czym popadło umęczonych ludzi. Jeszcze ludzi, bowiem już niedługo mieli się stać nic nieznaczącymi numerami obozowymi, pozbawionym imion i nazwisk, bezosobowym tłumem. Własnością SS, zarejestrowaną w oświęcimskiej kartotece pod numerami od 31 do 758. Ponieważ przyszły obóz nie był jeszcze gotowy na przyjęcie więźniów przywiezionych z Tarnowa, umieszczono ich w budynku Stabsgebäude numer 3D dawnego monopolu tytoniowego, który był w najbliższym otoczeniu budowanego obozu głównego. Teren monopolu ogrodzono, a w narożnikach postawiono wieże wartownicze. Był cały ogrodzony bramami kolczastymi. Jak pociąg tu przyjechał, stanął właśnie na tej bocznicy, cały transport równolegle do tego bloku. No tak jak obecny stan wygląda. SS-mani otworzyli drzwi. Już kapowie, że tak wyrażę, wydawało nam się, że to są marynarze, bo byli w granatowych mundurach z pałami, z kijami. Tu byli więźniowie niemieccy, przestępcy, kryminaliści i zielonymi winklami. Na pierwszym apelu kierownik niemieckiego obozu zagłady Karl Fritsch powiedział uwięzionym Polakom. Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia jak przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż 2 tygodnie. Księża miesiąc, reszta 3 miesiące. Już następnego dnia po apelu część więźniów skierowano do fryzjerów. Funkcje te pełnili więźniowie, aby ich ostrzyc do gołej pały. Innych skierowano do stolików, gdzie ponownie ich rejestrowano i jednocześnie wydawano numery obozowe. Jarosławianie stali w kolejce. Pierwszy numer otrzymał uczeń Jarosławskiej Szkoły Budowlanej. 15 czerwca 1940 roku rano więźniowie rozpoczęli okres kwarantanny wstępnej, która miała ich steroryzować oraz doprowadzić do psychicznego i fizycznego załamania. Codziennie po apelu porannym pod komendą SS-manów i kapo musieli ćwiczyć godzinami na podwórzu padnij, powstań, skakać żabką, czołgać się, a także trenować tzw. niedźwiedzi chód, polegający na chodzeniu w pozycji pochylonej z dłońmi na kostkach nóg. Najlżejszą formą ćwiczeń był marsz wokół podwórza. Wiesław Kielar tak scharakteryzował okres kwarantanny. Program dnia mieliśmy niezwykle urozmaicony. Starali się już o to kapowie i SS-mani. Prześcigaliście w wynajdowaniu
najrozmaitszych tortur. Całymi dniami uprawialiśmy sport. Hupfen, rollen, tanzen, kniebeugen. Jeśli hupfen, to kilkadziesiąt metrów wzdłuż placu i z powrotem. Jeśli rollen, to tam, gdzie był największy kurz. Tanzen, dla odprężenia i żeby było śmieszniej. Kniebeugen, na tempo. Ein, zwei, drei, do pełnego wyprostowania się. A następnie z powrotem, aż do przysiadu. Nogi drżały ze zmęczenia jak galareta. Opuchnięta od słońca, ostrzyżona głowa ciążyła jak ołów. Pragnienie paliło wnętrzności. Ćwiczenia prowadzili najczęściej na zmianę SS Scharführer Ludwig Plage, nazywany przez więźniów Fajeczką, jeden z kierowników obozu SS Unter Sturmführer Franz Mayer o przezwisku Laluś oraz Raportführer Gerhard Palicz. W przerwach między ćwiczeniami uczono więźniów niemieckich piosenek, form meldowania i odmeldowywania się, jak też sposobu nakładania i zdejmowania czapek, których notabene więźniowie jeszcze nie posiadali. Nauką śpiewu kierował zazwyczaj Leo Wieczorek, niemiecki więzień kryminalny numer 30. W bestialski sposób bił i znęcał się nad więźniami, których przyłapał na symulowaniu śpiewu lub przekręcaniu słów piosenek. W pierwszych dniach lipca 1940 roku przeniesiono więźniów z budynku kwarantanny na teren właściwego obozu do bloków od 1 do 3. Tuż przed przeniesieniem otrzymali odzież obozową, a niektórzy również drewniaki. Większość do połowy grudnia 1940 roku chodziła jednak boso. W ostatniej kolejności przeniesiono na teren byłych koszar grupę więźniów chorych i opiekujący się nimi więźniarski personel sanitarny. Skierowano ich do ówczesnego bloku numer 16. Z upływem czasu, w miarę stale rosnącego stanu liczbowego obozu, więźniowie z pierwszego transportu ulegli rozproszeniu we wciąż powiększającej się społeczności obozowej. Wielu z nich, po przeżyciu trudnego okresu kwarantanny i zdobyciu obozowego doświadczenia, zaczęło pracować w różnych komandach wewnętrznych. Niektórzy, z uwagi na znajomość języka niemieckiego, zostali z konieczności zatrudnieni w biurach obozowych. Zaczęło się życie obozowe. Praca, głodowanie, tortury, poniżanie, bicie, ale tak naprawdę to praca przy rozbudowie Auschwitz. Jak nas tu wprowadzono, istniało tylko kilka obiektów, parterowych i piętrowych. To miejsce to były dawne koszary polskie. Dopiero w roku 1941 rozpoczęto tu budować. Większość obiektów została wybudowana przez więźniów. Większość. Moje pierwsze roboty rozpoczęły się od wytyczenia obiektów. Każdy obiekt trzeba wytyczyć. Normalnie to geodeci wytyczają. No ale ja tą pracę przyjąłem i to wystarczyło, prawda, żeby obiekt zlokalizować i postawić tak, jak potrzeba. Naturalnie, że uprzednio ten teren był wyrównany. Więźniowie ciągnęli ten wał. Zamiast koni nie było w obozie. Jak został utwardzony, tam pewnie ze dwa razy my się grali piłkę nożną, bo on był większym terenem przed stawianymi nowymi budynkami, był większym terenem. No i później robiliśmy wykopy pod każdy budynek oddzielnie. No i w ten sposób zaczęło się budowanie nowych obiektów. Względnie nadbudowywanie tych, które były parterowe. Nadbudowywanie, podnoszenie o jedną kondygnację wyżej. W ciągu roku zostało wybudowane około 10 obiektów nowych i nadbudowanych. I dzięki temu ten obóz taki jest, jak go widać. Historia wielkiej miłości obozowej Edka Galińskiego z Malą Zimetbaun, ich ucieczka i śmierć. Edek trafił do pracy w obozowej ślusarni, którą kierował SS-man z Bielska Edward Lubusz. Młody chłopak miał szczęście. Lubusz był jednym z nielicznych obozowych nadzorców, w ludzki sposób traktujących uwięzionych. Mala, atrakcyjna brunetka, pochodziła z Brzeska, gdzie urodziła się w styczniu 1918 roku. Była 5 lat starsza od Edka. Pełniła funkcję leuferin, czyli gońca obozowego. Mala i Edek poznali się za drutami obozu na przełomie 1943 i 1944 roku. Ich znajomość szybko przerodziła się w gorące uczucie, stokroć silniejsze od obozowego koszmaru.
Para uciekła z obozu 24 czerwca 1944 roku. Udało im się dotrzeć do wsi Kozy pod Bielskiem. Planowali marsz na Słowację, gdzie mieszkali krewni dziewczyny. Niestety, szczęście ich opuściło. Mala wpadła w ręce patrolu żandarmerii w czasie zakupów w sklepie. Edek mógł się ratować, jednak postanowił, świadomy, że oznacza to dla niego wyrok śmierci, pozostać z ukochaną. Edek szedł na śmierć z godnością, z podniesioną głową. Sam wykopał spod siebie stołek, na którym go postawiono. Zdążył jeszcze krzyknąć: „Niech żyje Polska!”. Mala prowadzona na śmierć zdążyła wydobyć z włosów żyletkę i podciąć sobie żyły. Zakrwawionymi rękami spoliczkowała jeszcze SS-mana. W Oświęcimskim Muzeum przechowywana jest niezwykła pamiątka tej niezwykłej miłości. Dwa pukle włosów zawinięte w papier. Na jego brzegu ołówkiem Galiński napisał: „Mali Zimetbaum, 19880, Edward Galiński, 531. Edward Lubusz, który pomagał młodym w ucieczce, zdołał zdezerterować z SS. Wstąpił do Armii Krajowej, niestety z końcem 1944 roku wpadł w ręce poszukujących go Niemców. Został skazany na śmierć i umieszczony w więzieniu w Bielsku. Niemcy w obliczu posuwającej się w szybkim tempie zimowej ofensywy Armii Radzieckiej nie zdążyli wykonać wyroku. Lubusz został przewieziony do Berlina. W obliczu zbliżającej się klęski III Rzeszy zwolniono go warunkowo i wcielono do Volkssturmu. Zdołał ocaleć. Co się działo wówczas w Jarosławiu? Podczas gdy pierwsi więźniowie z Jarosławia i okolic przebywali w Auschwitz, na ziemi jarosławskiej trwał nadal terror i okupacja rosyjsko-niemiecka. Franz Schmidt, jako szef jarosławskiego gestapo z zasięgiem na 4 powiaty, nadal wysyłał transporty do obozów, pacyfikował wsie. Schmidt faktycznie kierował w dniach od 6 do 8 marca 1943 roku pacyfikacją 6 wsi, w których łącznie zginęły co najmniej 233 osoby. Był to odwet za likwidację przez podziemie agentki gestapo. Zemsta była straszliwa. Nie oszczędzano dzieci, kobiet i starców. Schmidt pojawiał się także w innych gettach na obszarze swojego działania w Sieniawie, Pruchniku, a także w obozie w Pełkiniach, przez który przewinęło się około 10 tysięcy Żydów i gdzie również dokonywano egzekucji. Obóz powstał w pierwszych dniach po napaści Niemców na Związek Radziecki. W miesiącu lipcu 1941 roku. Warunki, jakie były w obozie, znam z opowiadania ojca, który bardzo często dowoził żywność do obozu i widział, co właściwie ci jeńcy jedzą. Dostawali dosłownie buraki pastewne, umierali masowo z głodu, zimna i różnych chorób. Od 1940 roku ginie wiele jarosławskiej młodzieży, członków ruchu oporu oraz innych znanych i nieznanych. Baśka Puzon, lat 25, Maria Zimnicka, nauczycielka zatrzymana w trakcie łapanki. Półtorak Władysław, lat 17, bracia Prośbowie, Roman, lat 21 i Jan Prośba, lat 19. Zygmunt Kunicki, był uczniem pierwszej klasy przygotowawczej Państwowej Szkoły Budownictwa. Józef Zaziemski, uczeń drugiej klasy szkoły budowlanej. Adam Łopuch, skonał w straszliwych cierpieniach, mając zaledwie 25 lat. Eugeniusz Żelazny, w 1937 roku zdał maturę w Państwowej Szkole Budownictwa. Stanisław Żurawski, był uczniem Państwowej Szkoły Budownictwa w Jarosławiu. Należał do 5. Jarosławskiej Drużyny Harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Zbigniew Ilasz, urodzony w 1921 roku w Przemyślu, zginął 1 września 1944 roku podczas najazdu czołgów niemieckich. Zbigniew Kopeć, ukończył szkołę budowlaną, żołnierz AK rozstrzelany w wieku 23 lat przez Schmidta i 4 gestapowców. W szopie, w obejściu, w którym mieszkał, gestapo znalazło amunicję, granaty i około 100 kocy. Chroniąc innych, wziął całkowitą winę na siebie. O 3 rano obstawili nasz cały teren i, prawda, aresztowali mnie, brata i jeszcze kolegów. Jak nas aresztowali, stanęliśmy tak
w trójkę i brat mówi, że jesteśmy AK. I prawda, żądamy, żeby nas traktowali jak wojennych. To Schmidt, niewiele myśląc, uderzył go w twarz. A brat napluł mu w gębę. Prowadzili nas, ja w spodenkach tylko, boso. No ale też, prawda, takimi łańcuchami skuli nas. No i zaprowadzili, no to gdzie do gestapo oczywiście. Brata rygorystycznie, bo postępowali z nim, bo wzięli go do ciemni. Skuty w tył, także nie mógł, to znaczy ruszyć się nie mógł w ogóle. Zabrał go do Kidałowic, tam go zastrzelił. Przyszedł do mnie, no, twój brat już jest nieboszczyk. Ciebie to samo czeka. Na razie pojedziesz do obozu. Tadeusz Gargas, aresztowany w 1944 roku, wywieziony do więzienia na Montelupich, stamtąd do Gross Rosen, następnie do Flossenbürgu. Jerzy Sobol był uczniem kursu kreślarskiego rysunku budowlanego. Jan Harpula, pseudonim Branibor, pochodził z Nowosielec. Janusz Stanisław Kowalski, uczeń jarosławskiej budowlanki w latach 1941-42. Stanisław Łakota, Rudolf Pach-Rudnicki, Robert Liguziński, Bolesław Mikoś. I poddano nas operacjom doświadczalnym. Bo dowody operacji, samych operacji, to miały tylko dwie kobiety, więźniarki. Jedna była kochanką operatora, tego profesora z Hohenlichem, z tej ogromnej tego ośrodka. A druga była jej przyjaciółką i one miały historię choroby naszej. I prawdopodobnie one same zginęły tragicznie, bo Niemcy nie chcieli tego także oddać w niczyje ręce. Także my naprawdę nie wiemy, wiem tylko, że z gorzel gazowa, tężec, bo powiedzmy na przykład były rany na brzuchu, cięcia i pewnie były połączone z nogą, powiedzmy z udem, czy nawet z łydką. Także my naprawdę nie znamy historii naszej choroby. Na nas mówiono kanienchen, czyli króliki doświadczalne. Tadeusz Broniewski. Przebywając przez kilkanaście lat w Jarosławiu, związał się z miastem uczuciowo i wielką troską otaczał zabytki architektoniczne. Zajmował się konserwacją zabytkowych kamienic rynku, był też projektantem i kierownikiem budowy dwóch obiektów prywatnych i użyteczności publicznej, domu żołnierza oraz miejskiej kasy oszczędności. W kwietniu 1946 roku został powołany na kierownika Katedry Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej. Był równocześnie pierwszym dziekanem Wydziału Architektury. Prowadził wykłady z historii architektury najnowszej. W 1956 roku został profesorem. Za zasługi w dziedzinie dydaktyki i nauki nagrodzony był Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pierwszy więzień Stanisław Ryniak. Po wojnie w 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Podczas zdawania egzaminu z historii architektury spotkał się ze swoim profesorem Tadeuszem Broniewskim, wówczas dziekanem. Profesor był bardzo wzruszony. Następny, proszę. Nazwisko. Stanisław Ryniak. Staszek, to ty? Ty żyjesz?
był bohaterem filmu nagranego przez wrocławską telewizję. W filmie tym możemy zobaczyć i usłyszeć wspomnienia z oprowadzeniem po obozie. W tym miejscu zorganizowana była w czasie wojny orkiestra, która podczas wychodzenia z obozu i przychodzenia do obozu grała marsza. I później, jak odbyłem karę nocne, to później miałem karne kompanie. 10 nocnych karne kompanie. To też tutaj niedaleko było, ze 100 metrów od bramy. Musiałem odbyć tą karę. Znowu wróciłem do tego komanda Neubau. Z Neubau przeszedłem do firmy Krupa. A tam nadzór miał techniczny oficer z Bałbiura. Upodobał sobie mnie. I postarał się przynieść, żeby z tej zbudowy Krupa do Bałbiura. W Leitmeritz byłem do 9.45. Oswobodzenie było 8. 8 wieczorem. Przenocowaliśmy, Niemcy już uciekli, ale myśmy jeszcze poprosili o przepustkę. Dano mnie przepustkę, że jak chciałem wracać do Polski, bo ja z Polski jestem, do Polski nie dawano przepustek, tylko do Niemiec. Znaczy do Niemiec przed frontem rosyjskim, żeby uciekać. Tymczasem nas zebrało się jeszcze 5-6, mieli nie też przepustki. To myśmy odprowadził nas Esman kilka kilometrów poza obręb miasta, żeby ja nie wiem, żeby nas ta ludność cywilna nas nie pobiła, czy żebyśmy nie napadli na ludność cywilną. Odprowadził nas poza miasto i powiedział: a widzenia, do widzenia. On wrócił, a nas zostawił. Po opuszczeniu obozu 9 maja 1945 roku droga powrotna Ryniaka do rodzinnego domu na ulicy Pierackiego 16 w Sanoku wiodła przez Pragę. Pewnego dnia zapukał do drzwi. Kto tam? To ja, Staszek. Jaki Staszek? Mało, to naprawdę ja. Kim pan jest i co pan ode mnie chce? Mój syn nie żyje. Rok temu przyszło powiadomienie z obozu, że syn zmarł. Proszę odejść. Mamo, musisz mi uwierzyć, to naprawdę ja, Staszek. Proszę pana, powtarzam, mój syn nie żyje. Jeśli pan nie odejdzie, ja zaraz budzę mojego męża. Proszę odejść. Mamo, musisz mi uwierzyć, to naprawdę ja, Staszek. Andrzej, obudź się. Pójdziemy oboje zobaczyć, kto puka do naszych drzwi, bo ten ktoś mówi, że jest naszym synem. Wstawaj, idziemy! Chodź szybciutko, chodź, idziemy. Tak? Przestań spać i chodź już! No chodź już! Zobaczymy. Zobaczymy, kto to jest! Chodź szybko, pójdziemy zobaczyć, kto to jest. No tutaj odpływa. Już otwieramy! Już otwieramy, proszę być spokojnym. Mamo, to ja, Staszek. Andrzeju, patrz, to nasz syn Stasiek! Stasiek! Zaprojektował i wybudował pomnik na cmentarzu swojego rodzinnego miasta Sanoka. Był także podczas otwarcia pomnika w Tarnowie. Przemawiał w Auschwitz podczas uroczystości 50-lecia wyzwolenia obozu zagłady w Oświęcimiu. W aktach obozu zostałem zapisany pod numerem 31. Zapisany jako pierwszy więzień polityczny. Pierwszy noszący czerwony winkiel. Był to czysty przypadek po prostu z liczącego ponad 700 ludzi transportu. Mnie spośród bicia i wrzasków wypchnęło pierwszego. Komendant powiedział, że nie mam prawa żyć dłużej niż 3 miesiące. I przeżyłem w tym obozie prawie 5 lat. Byłem tu świadkiem rasizmu, doprowadzonego do skrajności, do zbrodni. Nie chcę być jego świadkiem nigdy więcej. Nie chcę, by się to kiedykolwiek powtórzyło. To, co tu przeżyłem, nie daje się opowiedzieć. Tego nie można zawrzeć w słowa. Te doświadczenia odejdą wraz z moją generacją. Ale musi pozostać pamięć. Bo tylko pamięć może być tarczą ochronną. Aby podobne rzeczy nie zdarzyły się nigdy w przyszłości.
Stanisław Fudali, uwolniony przez armię amerykańską 11 kwietnia 1945 roku z obozu w Buchenwaldzie, będąc w szpitalu obozowym. Po rekonwalescencji pod koniec lipca 1945 roku ostatnim transportem powraca do Polski, a do Jarosławia dociera 5 sierpnia 1945 roku. We wrześniu tego roku rozpoczyna naukę w trzeciej klasie liceum budowlanego, które ukończy w 1946 roku. Pracuje w powiecie tarnobrzeskim, a później w Jarosławiu. Jest szczególnie związany ze szkołą, ponieważ od 1951 do 1975 roku był nauczycielem zasadniczej szkoły budowlanej i technikum budowlanego w Jarosławiu. Poza pracą zawodową w 1964 roku podjął się trudnej roli nadzorowania z ramienia inwestora, czyli Urzędu Miasta Jarosławia, prowadzonych w tym czasie z dużą intensywnością ratunkowych prac zabezpieczających na terenie jarosławskiej dzielnicy staromiejskiej. Po wyzwoleniu w Jarosławiu czczono pamięć ofiar II wojny na różne sposoby. Były pochody, manifestacje, spotkania w miejscach kaźni, powstawały organizacje zbowidowskie, stawiano pomniki, wieszano pamiątkowe tablice, pisano kroniki, zbierano materiały dokumentujące wszystkie zbrodnie. W 1971 roku odsłonięto pamiątkową tablicę na budynku Komendy Chówca w hołdzie bohaterom harcerzom, którzy oddali swe młode życie za wolność ojczyzny. Tablicę społecznie wykonał mistrz Jan Felczyński, a przy odsłonięciu referat wygłosił Kazimierz Tokarz. Przed wybuchem II wojny światowej mieściło się tutaj w tym budynku drugie gimnazjum imieniem Augusta Witkowskiego o profilu matematyczno-przyrodniczym. Podczas okupacji natomiast mieściło się tutaj gimnazjum ukraińskie. Pod koniec okupacji niemieckiej Niemcy podpalili ten budynek, a remont trwał aż do 1951 roku, bowiem właśnie w tym roku została przeniesiona szkoła ze szkoły budowlanej do tego budynku jako technikum geodezyjno-drogowe o profilu wodnym. Obecnie mieści się tutaj zespół szkół drogowo-geodezyjnych i licealnych imieniem Augusta Witkowskiego. Wewnątrz szkoły znajduje się pamiątkowa, okrucznościowa tablica poświęcona uczniom, którzy zginęli podczas okupacji w KL Auschwitz, jak i w innych obozach koncentracyjnych. Bowiem trzeba zaznaczyć i zaakcentować ten fakt, że z tej szkoły 9 uczniów weszło w skład pierwszego transportu do KL Auschwitz. Franz Schmidt, unikając sprawiedliwości przez wiele lat, mieszkał w Wiedniu na Burgstrasse 22, a następnie ukrywał się w Republice Federalnej Niemiec. Aż po 33 latach ucieczki został aresztowany w Wuppertalu. Jemu próbowano wytoczyć proces, ale tego się nie udało ze względu na to, że uzyskał dokumenty lekarskie stwierdzające, że u niego jest zupełny zanik pamięci i on nie jest zdolny do przesłuchiwania go i na pewno umorzono w tej sytuacji postępowanie karne. Po wojnie więźniowie pierwszego transportu, zarówno przebywający w kraju, jak i za granicą, w znaczący sposób przyczynili się do upamiętnienia ofiar KL Auschwitz i szerzenia wiedzy o tym obozie. Liczne wspomnienia i relacje byłych więźniów pierwszego transportu przechowywane są w archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Opublikowane przez nich wspomnienia tłumaczono na wiele języków, powstawały filmy, napisano wiele książek ze wspomnieniami obozowymi. Są to nie tylko wspomnienia i pamiętniki pełne surowego autentyzmu, ale także dzieła literackie o nieprzemijających wartościach artystycznych. Są to również opracowania monograficzne i historyczne, rezultaty badań naukowych. Jarosławscy więźniowie z pierwszego transportu także byli autorami wspomnianych opracowań opowiadających o niezwykłych czasach okupacji i życiu obozowym. Kazimierz Tokarz był autorem książki wydanej w 2000 roku Nie tracić nadziei. Treść i wspomnienia wykorzystaliśmy w tym filmie. Tak wspominał.
Przesłuchanie było stosunkowo łagodne, zakończone paroma ciosami w szczękę i rozbiciem głowy. Zadanymi przez Schmidta. Być może wiązało się to z faktem, że Niemcy byli pewni, zresztą nie bez podstaw, że całkowicie rozbili jarosławską organizację konspiracyjną. Ponieważ, jak wspomina dalej Tokarz, u nikogo z aresztowanych nie znaleziono broni ani żadnych oskarżających dokumentów podczas rewizji w domu, jak również nie udowodniono spiskowania przeciw Rzeszy. Oskarżonych przeznaczono do odbycia bezterminowej kary w obozie koncentracyjnym. Po wszystkim, no już jako mieliśmy swoje dzieci, te rodziny zrobiły sobie wycieczkę do Oświęcimia i jak myśmy tam spali, Boże, to była dla mnie naprawdę okropna noc. Jak ci więźniowie po tylu latach, jak oni się zrywali, jak oni krzyczeli po nocach, takie były te skutki tych przeżyć. Okropne to było. Już powiedziałam, że więcej tam nie pojadę, bo to jest okropne. To przy bramie stał jeden facet i mój mąż po niemiecku do niego mówił, czy po angielsku, już nie pamiętam, pyta się, czego on płacze. A on mówi, to moja cała rodzina zginęła, a on przyjechał z Ameryki. Wiesław Kielar, autor trzech opracowań, Annus Mundi, wydanej w roku 2004, która przedstawia realia obozowe, złożoność życia i ludzkich postaw w nieludzkiej rzeczywistości. Annus Mundi to określenie użyte w 1942 roku przez Hauptsturmführera Heinza Tilo, lekarza SS, który obóz zagłady nazwał odbytnicą świata. Jak mówił profesor Władysław Bartoszewski, jest to najlepszy opis życia w Auschwitz. Ja byłem zwykłym człowieczkiem, jak każdy z nas tam w obozie i walczył o przeżycie. A o przeżycie walczyło się każdej chwili, każdej godziny, każdego dnia. Chodziło najpierw o to, żeby przeżyć jeden dzień roboczy, potem żeby przeżyć tą noc, żeby przeżyć tydzień, żeby przeżyć pół roku, a może się więcej jeszcze da przeżyć. Ale nie potrzeba tego było wyolbrzymiać, tylko pokazać życie takie, jakie ono jest. Nasze młode lata to książka wydana w 2004 roku. Na 240 stronach tego opracowania autor opisuje najciekawsze relacje z codziennego życia w Jarosławiu lat 30. Kolejna książka Wiesława Kielara, Nasze młode lata, była dla samego autora antidotum na koszmary oświęcimskich wspomnień. Nim stał się numerem, miał swoje dzieciństwo, swoją młodość, dni szczęśliwe i piękne, jak każdy z setek tysięcy ludzi zamienionych w Oświęcimiu na numery. Książka przenosi nas w międzywojenne dwudziestolecie do powiatowego miasteczka nad Sanem, do Jarosławia. Oraz trzeci tom wspomnień Wiesława Kielara, Życie toczy się dalej, opowiadający o swoich losach powojennych. Edward Ferenc w swoim opracowaniu wydanym w 1998 roku bez retuszu także opisał wiele sytuacji z tamtych lat, a najbardziej wspomina cygankę, która w zamian za papierosy wróżyła mu z ręki, mówiąc jak w transie. Widzę krew, dużo krwi, walające się pod nogami trupy. Ty jesteś wśród nich. Oprócz innych sytuacji i obrazów opisuje seans spirytystyczny na ławie więziennej robiony przez Bieleckiego i pięć stuknięć na pytanie, ile lat będą w niewoli. Roman Trojanowski, opowiadania oświęcimskie. W treści autor opisał swoje osobiste przeżycia jako więzień Oświęcimia, szczegóły systemu szykanowania więźniów, kaleczenia moralnego, zabijania psychiki, niszczenia człowieczeństwa i woli przetrwania. Przed jubileuszem 75-lecia Zespołu Szkół Budowlanych wicedyrektor szkoły Jan Domka nawiązał kontakt ze Stanisławem Ryniakiem i skłonił go do spisania obozowych wspomnień. Zostały one zamieszczone w pierwszej monografii szkoły napisanej pod redakcją Jana Domki w 1986 roku i powtórzone w monografii wydanej na stulecie placówki w 2011 roku jako wspomnienia oświęcimskie więźnia numer 31.
To niezwykle cenny dokument człowieka, który godnie przetrwał obóz, pisze Jan Domka, i jako pierwszy więzień Auschwitz zawsze pojawiał się na uroczystościach rocznic wyzwolenia obozu. Zapytaliśmy dzieci jarosławskich obozowiczów, o czym ojcowie wspominali z pobytu w obozie i co im najbardziej utkwiło w pamięci. Przez wiele lat mówiło się o Powstaniu Warszawskim, o różnych innych ważnych wydarzeniach historycznych Polski, a zupełnie był przemilczany fakt, że to właśnie tu z Jarosławia większość młodych chłopaków trafiło do Oświęcimia w pierwszym transporcie. I dobrze się stało, że ktoś wreszcie tym się zainteresował po latach, bo ci ludzie naprawdę ponieśli wielką ofiarę dla Polski i należało to docenić. Dopiero teraz czuję, jaka to była prawda, jak to wyglądało w tym czasie, ponieważ z opowiadań w domu, opowiadań było niewiele. Owszem, ojciec żył obozem, wspomnieniami, ale w samym domu nie było takich właśnie rozmów na ten temat. Także dopiero niedawno zebrałam wszelkie pamiątki, które zostały po ojcu, które ja zebrałam i to wszystko utrzymuję w domu dla głównie wnuków i potomnych. Mam kilka pamiątek, na przykład jest zapis z obozu, że ojciec chorował na tyfus i jest zapis temperatury 39,2, że gorączkował. No to jest taki jeden zapis. Drugi zapis na przykład mam w posiadaniu, że posiada pewną pulę pieniędzy. Ktoś z krewnych prawdopodobnie wpłacił i my, więźniowie, mieli to w depozycie. Ojciec opowiadał, jak po wyleczeniu z tyfusu pobierano krew od wszystkich ozdrowieńców, a następnie proponowano im wyjazd na rekonwalescencję. Ale on nie pojechał na rekonwalescencję, poszedł do strażnika i powiedział, że jego kapo chce, żeby wrócił do pracy. Jego koledzy mówili: Staszek, chodź z nami. On poszedł do swojego komanda, a oni pojechali na rekonwalescencję do gazu. Tatuś był bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o te sprawy obozowe. Ja już wcześniej wspominałam o takich sytuacjach. No, mówiłam chyba też, jak taka sytuacja, jaką miał na bloku, miał przygotować do sterylizacji sprzęt, prawda? No i ten sprzęt był przygotowywany i wykonywany, no i gdzieś tatusia się przysnęło, no i wiadomo, że z tym się zrobiło, co się zrobiło. Myślał, że zostanie, powiedzmy, już stracony, ale dostał tylko ostrzeżenie i przeniesione na inny blok także. To, co mama mi opowiadała, to Mietek był wątły, chudy. Także jeszcze mogę zdradzić taką tajemnicę, że bardzo ciężko się im było dostać do Mietka już w gestapo. I mama właśnie opowiadała, że ktoś im tylko doniósł, że w który dzień i kiedy będą wywozić ich do Tarnowa. No, chcieli mu podać coś, ale no, było bardzo ciężko, także była razem z siostrą, z ojcem i z mamą i jakoś im się udało do samochodu wrzucić jakąś kurtkę, jakiś kocyk, swet, coś jeszcze. Natomiast jak jeździli do Tarnowa, bo jego rodzice jeździli do Tarnowa i przywozili ubrania z powrotem, okazuje się, były pokrwawione, czyli był bity. Z opowiadań mamy, to mama powiedziała, że nawet jak by może przetrwał obóz, to nie wiadomo, czy by wytrzymał swoje życie, bo jeżeli był tak bity, poniewierany, a był wątłym człowiekiem, to prawdopodobnie mógłby długo nie przeżyć.
W Jarosławiu był pamiętnik pierwszych więźniów Auschwitz. 29 lipca 1994 roku uchwałą Rady Miasta Jarosławia plac przed dworcem PKP i PKS nazwano placem imienia Więźniów Oświęcimia, a 29 maja 2017 roku zmieniono na plac więźniów KL Auschwitz. Wielu innych bohaterów i ofiar okupacji doczekało także takiej pamięci, bo ich nazwiskami nazwano w mieście wiele ulic. Szkoła Budowlana, pamiętając o ofiarach okupacji i swoich uczniach, od wielu lat organizuje apele przy tablicach pamiątkowych, które znajdują się w holu budynku szkoły. Stajemy dziś z pochyloną głową, pełni zadumy i skupienia, do uroczystego apelu poległych, pomordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej uczniów Państwowej Szkoły Budownictwa w Jarosławiu. Wojciechu Bielecki, Mieczysławie Ciepły, Tadeuszu Motowidełko, Józefie Zaziemski, Stanisławie Żurawski, którzyście pozostali na największym cmentarzu świata w Auschwitz i w innych niemieckich obozach koncentracyjnych. Wzywam was do apelu! Chwała! Zwracam się do was, potomni. Niech słowa apelu będą wyrazem waszej pamięci o wszystkich ofiarach zbrodniczego faszyzmu. Nie zapominajcie, niech postacie utrwalone w historii i waszej świadomości będą dla wszystkich przykładem miłości do Polski. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Moc Chryste.